przychodzi dzikus do szamana z ptasiorami w nosie i mówi, że ma gilę. Piejcie się ze mną. Proszę. Dobra, rozbijmy obóz. Znajdźcie drewno na ognisko. Ej, Rafus, a co ty tam czytasz? Korę o dzikusie pająku. W tej części dzikus pająk walczy z dzikusem ośmiornicą. Zająłbyś się czymś pożytecznym, jak Piotrulus. On sam jest w stanie rzucić tobą dalej, niż ty skoczyć. Siła! Brzuch trzeba robić! Jak nie będziesz robić brzucha, to się wyprostujesz! A w ogóle skąd masz to futro? To? To! Sam żem z mamuta ściągnął. To, jasne. Co to była za walka? Już to widzę, no. A co, nie wierzysz mi? Nie ma opcji. To! Ludzie, spokój! Bo was szyć będzie trzeba. No, spokojnie. Rafus, weź wyłącz tą małpę. Co? Czemu znowu ja? Bo ja z szefem ostatnio wyłączaliśmy. Rafus to. Ej, chłopaki, nie mam żebra. Co? No normalnie mówię, liczyłem wczoraj, było jedno więcej. A co to jest to żebro? Takie twarde, nad brzuchem. Pierdzielisz, głupoty. O, ptasiory, ma rację. Co to w ogóle są te czebry? Olać, chodźcie lepiej zjemy śniadanie. To kto zje ostatni kawałek rybola? Zrobimy zawody. Małpa!
Na małpę! A, na małpę! Łapaj małpę! Ale ptasier jest mój. Co? A, bierz go sobie. Ej, chłopaki. Nie martwcie się. Złapiemy tę małpę innym razem. Pietrulus, ale to nie była zwykła małpa. To było coś innego. Zmienisz mnie? Dawaj. Ej, szefie. No. To co dzisiaj widzieliśmy, to chyba musiał być jakiś ludź. No powiem ci, że to wyglądało jak ludź. Tylko jakiś taki inny. Jakiś taki ładny był, nie? Nie wiem co to było. No. A ty, Piotrulus, widziałeś go? No niby widziałem, ale nic specjalnego. Może faktycznie jakiś bardziej ludziokształtny niż małpa, ale... Nie wiem, co wy się tak tym przejmujecie. Ja nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, ale patrzcie, co znalazłem. Ej, co to jest? Czy mi się wydaje, czy to jest czerwony makeczerun? Nigdy nie widziałem tego kwiata, ale słyszałem, że rosną jakieś... Miesiąc marszu na północny wschód stąd. Ale myślicie, że to może być jej? Myślę, że tak. No, myśleć można myśleć, ale powiem wam, że jeśli tego nie sprawdzimy, nigdy się nie dowiemy. Będziemy do końca życia żyć w niepewności.
znajdziemy tą kobietę. Jesteście ze mną? No, tak, jesteśmy z tobą. Piotrulus, pójdziesz z nami? No, dobra, dobra. I o to chodzi. To kiedy wyruszamy? Z samego rana. Szykujcie się, panowie, do drogi. Czeka nas długa podróż. Ja wtedy siedziałem za krzakami, a ten goryl biegał między drzewami, takimi jak te. Pomyślałem sobie, że i tak prędzej czy później mnie znajdzie. I wtedy pomyślałem sobie, dasz radę. Zostawiłem wszystko, co miałem. Stwierdziłem, że pokonam go gołymi rękami. Wtedy on na mnie ruszył, wyszerzył swoje kły. Ja je widziałem, więc kopnąłem go, on poleciał na 20 może metrów. Wtedy wyrwał takie drzewo z korzeniami, jak we mnie rzucił, ja je z kolana, na pół. Wtedy on dostał w zęby, wszystkie mu powypadały. Padł na ziemię, nieżywy. Zrobiłem sobie z nich naszyjnik, ale niestety gdzieś go zgubiłem. O, siła! Tak. Coś mi się wydaje, że ty więcej goryli mamutów zabiłeś. Ale tak zabiłeś, było, naprawdę, ja nie kłamię. Życie. Dobrze, Rafus. No, już to widzę. Jak to jest, że zawsze to się dzieje wtedy, kiedy my tego nie widzimy. Wszystkie goryle i mamuty. Ej, chwila. Łup, goryla! Gdzie jest mój rybol? Kto zeżarł mojego rybola? Pewnie ty, Piotrulus, grubasie jeden. Sam jesteś grubasem. Tak, to...
Rybol! Dzięki, chłopaki. Piotrulus! Przepraszam, że cię nazywałem grubasem. Nie ma problemu, słuchaj. Chodźmy lepiej poszukać tej kobiety. Dobra. Zgoda. Zgoda. Ej, słuchajcie, to jest bez sensu. Nawet nie wiemy, gdzie mamy iść. Nie wiemy, gdzie ma być ta kraina, jak cały czas chodzimy po tym samym lesie. Ja już nie mam sił. Nie możemy po prostu wrócić do domu i żyć normalnie. Po co nam ta kobieta? Panowie... Zaraz. Chcecie mi powiedzieć, że zmusiliście mnie do tej wyprawy, która trwała 3 tygodnie, i teraz chcecie się poddać? Chcecie tak po prostu odpuścić? Ja nawet nie wiedziałem, co jest za tymi krzakami. A sam jestem ciekaw. Przecież ta kobieta może być tuż za rogiem. Tuż za krzakiem. Ja będę szukał dalej. Nieważne, co wy postanowicie. Ale proponuję, żebyście ze mną poszukali. Kto jest ze mną? Jestem z tobą. Ja też. Znajdźmy tą kobietę! Tak! Znajdziemy! Dobra, lecimy! No dobra, ale w którą stronę? Dowiemy się. Kto mnie obudził? Co to było? Chyba pieniek. Ty weź zrób, żeby on znowu gadał. A, obyś miał ważny powód. Bo jak nie, to rzucę cię na pożarcie wielorybom. Jo, gadająca kłoda. My chcemy znaleźć kobietę. Ha, był tu już taki jeden. Nie skończyło się to dla niego zbyt dobrze. Ale my musimy ją znaleźć! Dobrze więc, skoro chcecie ryzykować własne życia, proszę bardzo. Godzinę drogi na północny zachód stąd znajdziecie dwie drogi. Jedna z nich prowadzi do kobiety. Na drugiej czai się rozwścieczony dinozaur, który pożre każdego, kto się do niego zbliży. Na rozwidleniu spotkacie dwóch braci. Tylko oni znają właściwą drogę. Jeden zawsze mówi prawdę, a drugi zawsze kłamie. Możecie zadać tylko jedno pytanie jednemu z nich. Jeśli nie będziecie rozważni, dinozaur pożre was wszystkich. Ej, kłoda, gadaj jeszcze! Kłoda! Kłoda. Ej, kurde, ale ciemno się zrobiło. No, ej, trochę się boję tych braci. Ej, tam są! Cicho, głupku, bo nas usłyszą. Ej, dobra. Słuchaj, musimy wymyślić, jakie pytanie im zadać. E! Halo? A wy coś mówicie w ogóle? Bu! A, ja nie wiem, bez sensu to jest. Wiesz co? Idźmy stąd, naprawdę, ja nie chcę być zjedzony przez tego żarłocznego. No ja też nie.
O, co za głupia. Głupi bracia. Nie, dobra, słuchaj, mam pomysł inny. Zrobimy tak. Gdyby twój brat był zielonym albinosem, a po drzewie skakała wiewiórka, to która droga byłaby lewa, a która prawa? No, jest to jakaś myśl, ale nie, no, to może nie dla nich, nie? Może bardziej na jakiś, na jakąś wiedźmę albo coś takiego, to już prędzej. A wy, ja tak sobie siedzicie, co? To mrówki tak po was nie chodzą? A jak tak sobie siedzicie, to nie jest wam zimno? A może głodni jesteście? A jak wam dam ptasiora, to mnie przepuścicie? To? No, może zapytamy. Może zapytamy. Chodźcie do kobiety! Co? Chodźcie! Co? Ty, chodź, zobaczymy. Ja dalej nie rozumiem, jakim cudem Piotrulus znalazł właściwą drogę. Ha! No trzeba mieć trochę tutaj, nie tylko tutaj. No, ja zawsze mówiłem, że Piotrulus to jest cwany chłop. A, ja też bym znalazł, ale nie chciało mi się. Ej, patrzcie, znaleźliśmy ją. O kurde. I co teraz? No, chyba pójdziemy ją poznać. Ej, ale nie możemy tak po prostu tam wyjść. Musimy coś wymyślić. Dobra, słuchajcie. Robimy tak. Bierzecie mnie na ręce, do góry, wnosicie tam, postawicie mnie przed nią, cofniecie się o kilka kroków, ja zrobię resztę. Nie ma opcji. Ja pójdę pierwszy, zrobię podwójny biceps przodem, a potem już z górki. Cześć, jestem Ewa. Ja też. Cześć. Wow. Znacie się może na hydraulice? No pewnie. Co to ta hydraulika? Nie wiem. W mojej wiosce przecieka tama i nie ma nikogo, kto mógłby ją naprawić. Możecie mi pomóc? No pewnie. Pomożemy. Świetnie, to chodźcie za mną. Poznacie moje siostry. To jest was więcej?